I zaczynamy naukę kolejnego rozdziału, pełnia średniowiecza w Europie. I zaczniemy sobie ten rozdział od przedstawienia sytuacji Kościoła w średniowieczu, a sytuacja była kryzysowa. Dlaczego? Kościół tracił swój dobry wizerunek, między innymi dlatego, że tracił też swoją pozycję polityczną. Jak widzisz, następowała coraz częściej ingerencja władców świeckich w sprawy kościoła. To znaczy, że królowie, później także cesarzowie coraz mocniej wpływali na to, jak ma wyglądać sytuacja kościoła, jak ma wyglądać poddaństwo ewentualne ludzi w kościele, kto ma wybierać biskupa na przykład, czy może to robić też zwykły świecki władca, czy tylko papież. Więc tutaj coraz częściej właśnie władcy świeccy mieszali się w sprawy duchowieństwa. Do tego stopnia te ingerencje momentami były duże, że władcy świeccy wybierali sobie antypapieży. Antypapieży, czyli osoby, które były konkurencją dla papieża rezydującego w Rzymie. I w średniowieczu takie sytuacje miały miejsce, że któryś król niezadowolony z decyzji jakiegoś papieża twierdził, że w takim razie on nie uznaje władzy tego papieża, wybiera sobie własnego papieża i ten papież drugi, nazywany właśnie antypapieżem, teraz już pasuje temu nowemu władcy i wykonuje swój urząd tak, żeby ten władca, który go wybrał, był zadowolony, żeby po prostu mu nie zaszkodzić, tylko pomagać. Dochodziło też do schizm, czyli do rozłamów w kościele. Schizma to rozłam w kościele, czyli z wyznania jednego powstają na przykład dwa. I do takich schizm dochodziło w średniowieczu, o czym też będziemy się jeszcze uczyć. Symonia to kolejny problem, który był związany właśnie z kryzysem kościoła. Symonia, czyli sprzedawanie tytułów kościelnych. Czasami dostojnicy kościelni sprzedawali tytuł na przykład biskupa komuś za pieniądze, czyli ktoś został biskupem nie dlatego, że był bardzo dobrze uduchowiony, zaangażowany w sprawy kościoła, czy miał świetne tutaj relacje z wiernymi i wielki wpływ na nich, tylko dlatego, że zapłacił pieniądze i został biskupem w związku z tym. No i dzięki temu, że został biskupem, teraz zyskał władzę i pozycję w kościele. To są symonia. No i kościół był też trawiony przez nepotyzm. Nepotyzm, czyli wspieranie krewnych, znajomych do awansu w hierarchii, na przykład kościelnej w tym przypadku. Kościół katolicki jest kościołem, który jest bardzo silnie zhierarchizowany, czyli mamy poszczególne tutaj, można powiedzieć, stopnie. Mamy kapłana, mamy jakiegoś tam przeora, mamy proboszcza, mamy biskupa, mamy arcybiskupa, mamy nuncjusza, mamy papieża, mamy prałata i tak dalej. Więc jest wiele szczebli, powiedzmy, że w karierze dla duchownego i nepotyzm się tutaj odbywał w ten sposób, że ktoś, żeby awansować, no to szukał krewnych właśnie, wysoko postawionych i ci krewni go awansowali na przykład tylko dlatego, że właśnie byli powiązani więzami rodzinnymi albo byli znajomymi. Na kryzys kościoła też wpłynął fakt, że władcy Rzeszy zaczęli się tytułować tytułem cesarskim. W 962 roku miała miejsce koronacja cesarska Ottona I, cesarza wywodzącego się z Rzeszy. Rzesza przyjęła wtedy tytuł cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. No i ta koronacja cesarska również oznaczała, że papież stał się wasalem cesarza, czyli przypomnę, że Otton I podbił sobie północne Włochy, zajął Rzym i przejął kontrolę nad papieżem. W ten sposób doszło do koronacji cesarskiej, którą papież musiał swoją obecnością usankcjonować. Więc papież stał się wasalem cesarza. Co to znaczy? To znaczy, że stał się podległym cesarzowi, że stał się człowiekiem, który musiał być wiernym cesarzowi i był zależny od cesarza w sprawach materialnych na przykład. W ślad za tym wydarzeniem postępowała tak zwana feudalizacja kościoła, czyli kościół podlegał feudalizmowi, tak samo jak możnowładcy czy późniejsi rycerze, dlatego że następowała inwestytura świecka, inwestytura, czyli nadawanie godności kościelnych, ale z rąk osoby świeckiej, czyli jakiś na przykład król czy cesarz mógł nadać biskupowi inwestyturę, czyli nadać mu tutaj majątek,
i pozycję biskupią, ale to już nie było tak jak wcześniej z rąk papieskich, tylko z rąk świeckich, a więc ktoś, kto był biskupem czy ważnym duchownym, stawał się teraz lennikiem świeckiego jakiegoś seniora, a to znaczyło, że stawał się podległy władzy świeckiej właśnie, czyli stąd feudalizacja kościoła, czyli wciągnięcie kościoła w ten system feudalnych zależności, ale również władzy, czyli politycznych zależności, czyli kościół był coraz częściej podporządkowywany w różnych krajach europejskich władcom świeckim. Czyli można powiedzieć, że papież stracił powoli kontrolę nad ważnymi duchownymi, a tą kontrolę przyjmowali władcy świeccy. No i stąd właśnie mamy kryzys, kolejny przejaw kryzysu kościoła. Kolejnym takim przejawem kryzysu kościoła była schizma wschodnia. Schizma, czyli rozłam właśnie w kościele. Powstały dwa wyznania, to znaczy powstało nowe wyznanie już tak powiedzmy oficjalnie, i w ten sposób mamy dwa wyznania główne, takie chrześcijańskie w Europie wtedy. Schizma wschodnia z roku 1054 sprawiła, że powstał Kościół prawosławny. Kościół prawosławny, czyli tutaj na mapie zaznaczony na niebiesko, tak naprawdę już wcześniej, jak pamiętasz, kroiło się powstanie tego kościoła, dlatego że już od momentu podziału Imperium Rzymskiego na wschodni i zachodni, zachodnią część i wschodnią część, już się uczyliśmy, że następowały konflikty pomiędzy duchownymi rezydującymi w Rzymie i w Konstantynopolu. Zaczęła się różnić liturgia w obu tych miejscach. Po upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego to cesarstwo wschodnie, czyli bizantyjskie, stało się tutaj bardzo nośną, takim bardzo nośnym miejscem dla religii. Misjonarze z Bizancjum podróżowali do różnych europejskich ziem i nawracali, ale już w tym obrządku wschodnim, czyli w tym obrządku, który powstał właśnie w Konstantynopolu. I 1054 rok to już jest apogeum tych różnic, te różnice pomiędzy kościołem, tym obrządkiem wschodnim, a obrządkiem zachodnim, czyli rzymskim, czyli katolickim, były tak wielkie, że ostatecznie uznaje się, że wtedy doszło do schizmy, czyli do rozłamu. Powstał kościół prawosławny, wyznanie prawosławne rozprzestrzeniało się na wschodzie Europy właśnie ze sprawą misjonarzy bizantyjskich, którzy docierali na tereny właśnie wschodnie. Natomiast na zachodzie rozprzestrzeniało się wyznanie, czy raczej obrządek zachodni, wyznanie katolickie, czyli kościół rzymskokatolicki. Na jego czele stał papież. Natomiast na czele tutaj prawosławia stoi oczywiście patriarcha. I tutaj zapamiętaj, symbol prawosławia to jest krzyż prawosławny, charakterystyczny. Tutaj mamy więcej belek w stosunku do krzyża łacińskiego, czyli tego, który symbolizuje wyznanie rzymskokatolickie. Mamy też inną nazwę na budynek świątyni, czyli cerkiew, to jest świątynia prawosławna, w przeciwieństwie do po prostu kościoła, jak to jest w wyznaniu katolickim. Tak jak mówiliśmy, katolicyzm na zachodzie Europy, prawosławie na wschodzie Europy, stolicą czy tym centrum tego wyznania dla katolików Rzym i tam siedziba papieża, dla prawosławia Konstantynopol i tam siedziba oczywiście patriarchy, czyli patriarcha jest powiedzmy, że odpowiednikiem zwierzchnika tego wyznania prawosławnego, odpowiednikiem papieża. Duchowny to ksiądz w katolicyzmie, w prawosławiu to pop. No i też język liturgii inny, bo jak pamiętasz, zachodnia Europa to kultura łacińska, natomiast wschodnia Europa właśnie i Bizancjum też to przede wszystkim język grecki i ten język stał się językiem liturgii właśnie w kościele prawosławnym. Ponieważ kościół katolicki przeżywał kryzys, stracił wyznawców, stracił ziemię, na których to wyznanie istniało, tracił pozycję polityczną, to dla ludzi mądrych, przywódców mądrych kościoła katolickiego jasnym stało się, że kościół wymaga reformy. I taką reformę podjęto w X wieku, reformę kluniacką. Nazwa się wywodzi od miejscowości Cluny, tam gdzie było opactwo, a więc tutaj klasztor. I mamy tutaj postulat, aby zaprzestać inwestytury świeckiej, czyli żeby świeccy władcy nie uzależniali od siebie właśnie duchownych, nadając im inwestyturę.
Więc to hasło zaczęto głosić, no i w niektórych miejscach wprowadzać ją w życie. To opactwo to oczywiście opactwo benedyktyńskie. Benedyktyni stali się wzorem dla pozostałych duchownych pobożności. Benedyktyni, zakon, który miał regułę módl się i pracuj, więc przede wszystkim duchowość, przede wszystkim właśnie modlitwa i pokorna praca, służba. Czyli nie zabiegaj o właśnie jakiś awans, nie zabiegaj o zdobycie jakiejś pozycji w kościele, czyli tutaj mamy wyeliminowanie tego nepotyzmu czy symonii. Większy nacisk zamiast tego, zamiast szukania pieniędzy czy władzy, mówiono, że teraz większy nacisk duchowni powinni położyć na rozwój właśnie duchowy, taki indywidualny. Oprócz tego powstała tak zwana kongregacja, czyli sieć klasztorów, które przyłączyły się do tej reformy kluniackiej i coraz więcej klasztorów spełniało te postulaty i propagowało właśnie takie zachowanie wśród wiernych, no i wśród też innych duchownych. Oprócz tego, żeby jeszcze wzmocnić tutaj tą sytuację kościoła, wprowadzono nikolaizm, czyli wprowadzono celibat. To znaczy, źle powiedziałem, zakazano nikolaizmu, wprowadzając celibat. No właśnie, zakazano nikolaizmu, czyli zakazano po prostu duchownym małżeństwa i kontaktów tutaj seksualnych z innymi, czyli wprowadzono celibat, zakazując nikolaizmu. Tak jest. Czyli od tego momentu mamy w duchowieństwie katolickim celibat. To miało wzmocnić duchowość ówczesnych księży i zakonników. Oprócz tego wprowadzono konklawę, czyli sposób wyboru papieża polegający na tym, że zbierają się najwyżsi dostojnicy kościelni, obradują i wspólnie wybierają swojego przywódcę, czyli Ojca Świętego. Konklawę, czyli słowo pochodzi od słów pod kluczem, konklawę. Chodzi o to, że podczas wyboru papieża duchowni byli zamykani, dopóki nie wybrali, nie mogli wyjść, ale to nieco później taką zasadę wprowadzono. Takim apogeum kryzysu w Kościele, a może nie tyle kryzysu, co właśnie walki władzy duchownej z władzą świecką, jest tak zwany spór o inwestyturę. Spór o inwestyturę, czyli spór o to, kto może nadawać inwestyturę. Czy może to robić tylko papież, czyli mianować kogoś biskupem, czy może tą inwestyturę świecką właśnie również przeprowadzić jakiś świecki władca, czyli na przykład cesarz. W XI wieku mamy tutaj reformę gregoriańską w kościele. Papież Grzegorz VII postawił właśnie na jeszcze większe tutaj zmiany w sytuacji kościoła katolickiego. I ta reforma gregoriańska miała doprowadzić do uniezależnienia się władzy duchownej od władzy świeckiej. Takim sztandarowym dokumentem tej reformy było ogłoszenie w roku 1075 roku dokumentu Dictatus Papae. Dictatus Papae, czyli tłumacząc z łaciny, dyktat papieski. W tym dokumencie zapisano, które rzeczy są należne tylko papieżowi, nikomu innemu. Między innymi tutaj w tym dokumencie zapisano, że jest zakaz właśnie świeckiej inwestytury, czyli że świecki władca nie może dokonywać inwestytury, czyli nie może nikogo mianować biskupem, ani obdarzać go dobrami, uzależniając go od siebie. Oprócz tego potępiono właśnie symonia, czyli to kupczenie stanowiskami kościelnymi. Potępiono nikolaizm, czyli właśnie propagowano celibat dla duchownych. No i ten dokument miał wprowadzić supremację papieża nad monarchami, czyli miał ustanowić taką sytuację, taką rzeczywistość, że to papież będzie najważniejszy i on będzie miał wpływ na to, kto jest monarchą i on będzie mógł też tymi monarchami w pewnym stopniu dysponować. Czyli chodziło o to, żeby wprowadzić dominację papieża nad królami, nad cesarzem w Europie. To wszystko spowodowało konflikt papieża Grzegorza z Henrykiem IV, wtedy jeszcze królem, później cesarzem, wywodzącym się oczywiście z Rzeszy Niemieckiej. Henryk IV nie chciał się zgodzić na to, co zostało zapisane w Dictatus Papae, nie chciał się pogodzić z tym, że nie będzie mógł dokonywać inwestytury świeckiej, a więc uzależniać od siebie dalej kościoła. W związku z tym mamy konflikt. Ten konflikt przeszedł do historii właśnie pod nazwą spór o
inwestyturę. Jak pewnie pamiętasz, w tym sporze też brał udział nasz władca, Bolesław Śmiały, który poparł w tym sporze, przypomnij sobie kogo, no przypomnij sobie, poparł papieża i w zamian za to, że poparł papieża, Bolesław Śmiały otrzymał zgodę na koronację, stając się naszym trzecim królem. Więc tutaj o tym już było wspomniane wcześniej na lekcji, a teraz zobaczmy, jak przebiegał ten spór o inwestyturę. W 1076 roku zebrał się synod w Wormacji, synod, czyli zebranie się duchowieństwa w jakimś miejscu i wypowiedziano posłuszeństwo papieżowi. Dlaczego? Dlatego, że Henryk IV zebrał duchowieństwo właśnie niemieckie i nakłonił ich do tego, żeby takiego papieża, który takie reformy tutaj próbuje wprowadzić, żeby takiego papieża po prostu nie słuchać, nie dostosowywać się do tego, co on każe. Dlaczego duchowni niemieccy się zgodzili na to? No bo byli w dużej mierze uzależnieni właśnie od Henryka IV dzięki inwestyturze świeckiej. W odpowiedzi na to Grzegorz VII, papież, dokonał ekskomuniki Henryka IV. Ekskomuniki, czyli obłożył go klątwą, a to oznacza, że cesarz, znaczy wtedy jeszcze król w zasadzie, król Henryk IV, został wyrzucony z grona wiernych Kościoła katolickiego. Mało tego, ustalono wtedy, że nie wolno przebywać pod jednym dachem z osobą, która jest ekskomunikowana. No a jeżeli sobie jeszcze przypomnisz, że uważano w średniowieczu, że władza pochodzi od Boga, no to ekskomunikowanie króla Henryka IV oznaczało teoretycznie, że w zasadzie traci władzę i że nie trzeba wykonywać jego różnych rozkazów czy poleceń. W związku z tym, że sprawa była poważna, to król Henryk IV zdecydował się walnąć skruchę i wybrał się do papieża z przeprosinami. Papież wtedy przebywał w Canossie, w zamku w Canossie i tam w roku 1077 Henryk IV, ubrany w taki pokutny strój, w taki worek zwykły, pod murami Canossy 3 dni błagał o zdjęcie tej ekskomuniki, o przebaczenie. I rzeczywiście wyglądało to na tyle żałośnie już, że tego papieża zaczęto namawiać, aby tą ekskomunikę rzeczywiście cofnął. I tak też się stało. Po 3 dniach ukarzania się Henryka IV pod Canossą papież Grzegorz VII tą ekskomunikę odwołał, a Henryk, kiedy już był, można powiedzieć, znowu w grze, postanowił spór o inwesturę dalej kontynuować. Wybrał antypapieża, czyli wybrał swojego papieża, Klemensa III. Wtedy mamy dwóch jednocześnie, czyli tego Grzegorza VII i Klemensa III. Wybrał antypapieża i ten antypapież koronował go na cesarza. I od tego momentu właśnie Henryk IV jest cesarzem. Czyli spór trwa dalej, jest zaogniony, zaostrzony i za życia obu tych panów spór się nie zakończył jakimś tutaj pomyślnym rozwiązaniem, a więc toczony był również po śmierci i papieża Grzegorza i cesarza już Henryka. Kiedy się w takim razie zakończył ten spór? Spór się zakończył w roku 1122 zawarciem konkordatu w Wormacji. Łatwa data do zapamiętania, 1122. Konkordat, czyli takie porozumienie władcy świeckiego z, właśnie z papiestwem. I mamy tutaj papieża Kaliksta II i już kolejnego cesarza Henryka V. Konkordat Wormacji kończy spór o inwesturę, powiedzmy, że na korzyść Kościoła, czyli tutaj zapisano w tym konkordacie, że wyłączne prawo do inwestytury posiada papież, czyli tylko on może mianować kogoś na urząd biskupa i dokonywać tej inwestytury, czyli zakaz inwestytury świeckiej. Oprócz tego mamy tutaj postanowienie, które mówi, że władza duchowna jest niezależna od władzy świeckiej, czyli że żaden król albo cesarz nie może wpływać na obsadę stanowisk duchowieństwa, nie może ingerować w sprawy duchowieństwa, czyli mamy tutaj niezależność tych dwóch władz. Więc możemy stwierdzić, że ten spór rzeczywiście zakończył się sukcesem Kościoła i zwycięstwem właśnie Kościoła. Jeszcze jeden sobór zawarto rok później, w roku 1123, pierwszy sobór laterański, który kontynuował tutaj, można powiedzieć, tą drogę, którą Kościół objął, czyli wprowadzono reformę gregoriańską we wszystkich krajach chrześcijańskich, czyli tą reformę, o której już wcześniej wspomniałem. Czyli to już nie jest tylko kwestia kongregacji, czyli kilku klasztorów, ale ma być wszędzie
w Europie, gdzie chrześcijaństwo, ta reforma wdrożona. Oprócz tego powstało prawo kanoniczne, czyli prawo, które miało dotyczyć duchowieństwa, prawo, które związane było z różnymi zasadami, ale też karami. No i od tej pory papiestwo mogło wykonywać tutaj swoją wolę, rządzić, zarządzać tymi ludźmi duchownymi według tego prawa kanonicznego.